Halo, halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie. Zostaw łapkę w górę, bo w poprzednim odcinku nie wspomniałem. Moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście historię z gry Jurassic World Evolution. Sprawa wygląda następująco, że dzisiaj jest prawdopodobnie ostatni odcinek, więc zostaw łapkę w górę, a ja idę wykluwać dinozaury. Nie no, widzowie, dwa dinozaury. Podoba mi się ta sceneria. Tutaj sobie idzie jakiś dinozaur wybłyszczany, a tutaj tego. No, śmiesznie biegnie. Dobra, to jest pierwszy dinozaur z tego rodzaju, jaki wypuściliśmy. Wygląda ciekawy, w sensie śmiesznie. I ma całkiem spoko skiny, które możemy obaczyć, obczaić. Zajebiste ma skiny. No nie, skiny to ma naprawdę konkret. Patrz to, gościu. Aż mnie to zaintrygowało. Socjalna grupa od 6 do 12. Idealna populacja do... Kurde. Wydaje mi się, że ten dinozaur... Jaki on ma skiny zajebiste. Zajebisty skin. Zajebisty skin. Zajebisty skin. Zajebisty skin. Zajebisty skin. No nie no, skiny to ma takie szefowe. Koks. One zaczną się bić, czy będą się resetować co chwilę? Aha. No to chyba znamy z odpowiedź. Dobra, stworzyłem takie. Widzieliśmy je. Kozackie są takie biało-żółte, złote. O, ten jakiś szef. O kurde, fajny. To też jak diabeł. Cokolwiek czerwonego z rogami. Diabeł. Diabeł. Dobra, widzowie, zważywszy, że to jest ostatni odcinek z tej serii, powiedzmy takiej, jeśli chodzi o nasz park, powiedzmy, ale jestem cicho, bo głośno muzyki słuchałem. To słuchajcie, tak wiem, jest 17 FPS-ów. Daję sobie, widzowie, z tego sprawę, natomiast czy wy to widzicie? Wypuściłem każdego dinozaura z każdym kolorem przynajmniej czterokrotnie. Dzieje się dużo, przez godzinę praktycznie wypuszczałem dinozaury. Widzowie, nawet nie wiem, co ja mam tutaj robić, no i obserwować. Te się ciągle biją teraz. Postanowiłem już zacząć odcinek, ponieważ muszę zrobić jedną z ważniejszych rzeczy, słuchajcie. Mianowicie teraz będziemy wypuszczać największe koksy. Zaraz wam pokażę, słuchajcie, co teraz robimy. Co w dzisiejszy odcinek? Najlepszy ze wszystkich. Wypuszczamy Indominuxa Rexa. Widzowie, który składa się w 100% z Tyrannosaura Rexa i 100% Velociraptorów. Połączenie największego dzika. Szybki, sprytny oraz duży. Wielki Velociraptor. Widzowie, to już dzisiaj. Nie regular monitora. Ja pierchruper. No, tu są bitwy prowadzone. O kurde, ale fajny, widzowie. Ja nie widziałem tych skinków. Ale ładny, co? O kurde, fajny. Zobaczmy, jak tam w ogóle te dino... Nie te dinozaury. Nie. Te. To my... Nie te. Te. Dużo ich przeżyło? O, żaden. To jest jedyny przedstawiciel tego gatunku w tym momencie. Normalnie, klikam, to tego nie ma. Jedyny przedstawiciel tego gatunku, także widzicie. Nawet największe dziki są w stanie paść po prostu. Ten jaki też fajny. A ten jest, słuchajcie, a ten to już w ogóle jest taki dzik, to jest... Ten jest połączeniem tego poprzedniego, który jest połączeniem, plus jeszcze Velociraptorów. Widzowie. Więc to jest, moi drodzy, słuchajcie, atrakcja na dzisiejszy odcinek. Oczywiście to nie jest wszystko, widzowie. Jakby... To nie jest wszystko. Dzisiaj jest wysoko, widzowie. Dlatego wszystko musimy na spokojnie robić. Na razie minęła, słuchajcie, godzina, więc może się... O, tu jaki ma zajebisty skinek. Tylko tu jest wielki nieład. Każdy chodzi za sobą i nic tu... Nie wiadomo, co tu się dzieje, widzowie. Na razie widzę, nie ma walk, o dziwo. No ja bym, słuchajcie, zaraz obadamy temat, co tu się działo, kto przeżył, kto zginął, który jest na wymarciu, co tu się dzieje, widzowie. Wszystko będzie ogarniane. Na razie myślę, że musimy chwilę jeszcze zaczekać, aż sytuacja będzie klarowna. Widzicie, ile jest dinozaurów? Przepraszam bardzo za lagi, ale widzicie, ile jest dinozaurów? Widzowie, jest... no, dinozaurów jest gigantycznie... Gigantycznie dużo. Jak widzimy, cały czas prowadzą jakieś walki się. Natomiast ja bym zobaczył, jakie dinozaury przetrwały. I czy są takie dinozaury, których dawno nie widziałem. Na przykład tych mi się wydaje, że dawno nie widziałem. Że mogło ich zostać niedużo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Żartowałem, jest ich giga dużo. Jest 15. Dużych nie liczę, bo duże mają wszędzie żarcie i tak dalej. Więc ich jest full. Tutaj się spora grupa, powiedzmy, zebrała. To są ciekawe dinozaury, które was nie pokazywałem wam tych dinozaurów, moi drodzy. To są dinozaury bardzo podobne do tych dinozaurów smokowatych, bardzo podobne. Natomiast jest ich socjalna grupa za mała. Ciekawe dlaczego. Dlaczego? Czy padły? Nie, wygląda na to, że całkiem sporo ich przetrwało. Że one sobie tutaj chodzą, zwiedzają, patrzą, mówiąc zajebiście.
Czy nie wiem, czy tak mówię, raczej mówię, że do kitu jest, bo jest ich tu za dużo. Giganotosaurus, ile ich przetrwał Giganotosaurus? Słuchajcie, nie uwierzycie, ale jest to jedyny Giganotosaurus w całym tutaj, w całym parku jurajskim. Jedyny Giganotosaurus w całym parku, więc jeżeli padnie, no to jesteśmy świadkami śmierci ostatniego przedstawiciela gatunku. Ja wolałbym, żeby nie padł. Jak miałbym prosić. I nie pod widzowie, powtrzam. Giganotosaurus, słuchajcie, wygrywa. Co tu się dzieje? Ten chłop umiera z głodu. I umiera. Na śmierć. To jest też jakiś przedstawiciel mrówkojadów, tak zwanych. Umiera z głodu. Okej. Okay. Interesujące, bym powiedział. Jest tu Tyrannosaurus Rex, który jest głodny. O dziwo. I umiera z tego powodu. Okej, okay. Czy Tyrannosaurus? Nie. Tyrannosaurus, Rexy, słuchajcie, z tych wszystkich Tyrannosaurusów, Rexów, a wypuściliśmy ich około 20 tych Tyrannosaurusów, Rexów wypuściliśmy. No jest nawet 20, czy to jest 23, więc mogą być około 30. Przetrwały dwa. To jest jeden, a to jest drugi. Jeśli chodzi o Dilophosaurusy, to są dwa. To jest jeden i to jest drugi. O proszę, strusie. Strusie też wypuściłem i strusie, o dziwo, przeżyło ich nawet w kurde dużo, ty. Co jest? O, Velociraptor, proszę. O, kurde, ty, Velociraptorów nie zostało tak dużo. Jest jeden oraz dwa. Czemu tylko dwa Velociraptory? Ło! O, ty, Tyrannosaurus spada. Co jest? Aha, bo on jest tu zbugowany. On tu walczy od poprzedniego odcinka, pamiętam. Skoro jest to finał, skoro jest to najlepszy odcinek na świecie, skoro dzisiaj... To nigdy, to skoro dzisiaj, widzowie, to na pewno nie będzie lepszej okazji, by wypuścić Indominusa Rexa. Niezmodyfikowanego jeszcze. Lecimy. Ale masz szpony. Ło kurwa, co jest? Myślę, że ludzie byliby w istocie na tyle... Myślę, że ludzie byliby naprawdę pojebani, jeśli chodzi o to, z tego względu, że nie znaliby limitu i wiecie... Sky is the limit, ej, byśmy stworzyli taką maszynę, kurwa, do zabijania. Populacja? No lubi być mało. Mało mieć populację. O kurwa, ty, już poczekaj, co? Czy on właśnie zabił telepatycznie? Co? Co ty gadasz, ty? Myślę, że to błąd gry jest, ale... Dobra, na pewno go śledzimy teraz. Będzie śledziony. Te też są fajne. W ogóle fajne pole, powiedzmy. No nie, spoko polana. Natomiast dzisiaj nas to nie interesuje, już nas to nie interesuje. Teraz mamy to w dupie. Teraz interesuje nas to, co on zrobi dalej. Wygląda na to, że na razie nic nie robi. Chciałbym jeszcze zobaczyć, ile on ma. Słuchajcie, on ma 116 ataku, a Giganotosaurus ma ataku 105, a Tyrannosaura nie znajdę. O, jest. A, no ta, zbugowany jest tu. Tyrannosaurus ma ataku 109. Jest to najlepszy dinozaur w całej historii aktualnie, tak mi się wydaje. Znaczy też trzeba było wziąć pod uwagę obronę i tak dalej, nie? No ale jest to dinozaur typu pierdolnie to zabije. No i na razie stoi tu jak słup. O! No to teraz został popełniony błąd. Wydaje mi się, że Giganotosaurus to jest ostatni przedstawiciel Giganotosaurusa. Słuchajcie, więc to jest świetna, bardzo ważna bitwa dla nas. Ostatni przedstawiciel Giganotosaurusa. Więc wóz albo przewóz, jak to się mówi. O, okazało się, że jednak wóz. Co jest, kurwa? A nie, nie, to tamtego mi zbiera chyba. Tak? Nie? Tak? Nie wiem? Tak, tak. Na razie jest... No wątpię, żeby ten Giganotosaurus miał szansę. Ten, patrzcie, jak on wygląda. On wygląda lepiej, sprawniejszy, zwinniejszy. No, płyty. No wygląda, jakby miał chłopie cię zabić. Ale na szczęście ucieka i to jest, wbrew pozorom, to jest absolutnie świetny wybór, naprawdę. No dobra, widzowie, to jeszcze jednego wypuszczamy. I jeszcze jednego. Poka. O kur, ale kolorowy. Więc tak to wygląda, widzowie, jest czarno-biały ten akurat. A tamten jest jaki? A, biały. To? Jo ci kręcę! Co ty gadasz, gościu, że on tak normalnie... O kurwa, ty to jest taki... No tak, bo on jest... O kurwa, widzowie. Wiecie dlaczego? Bo on jest połączeniem raptora, chyba, i tyranozaura. Jest wielki jak tyranozaurus. Tak? Tak?
Chyba tak. Jest wielki jak tyranozaurów, nie wiadomo kurwa ile waży, ale jest wielki jak tyranozaurus, a zwinny jak raptor. Dlatego chłop może zrobić wszystko. Pierwszy raz widzimy śmierć tego chłopa. Ile on miał lat? Jakby 65, to już dużo, widzicie, już dużo lat minęło. Tutaj mam takiego czarnego gościa. O kurwa, ty. Znowu, co ty gadasz? Co ty gadasz, gościu? Czekałem, aż jakiś dinozaur to zrobi, ale nie sądziłem, że jest to możliwe. Dawidzo zrobił. 36 ton, by the way. 36 ton. Tak go, jeszcze jeden. Dawidza. Szef. Ale fajny skin, podoba mi się. Taki jest ładny. A pokajne. 3. Ten. Ten on se kasuje wszystkie te. Ten se kasuje tego. Wyjebane mają. Ten jako jedyny kurwa kulturalnie sobie wpierdala to. Jako jedyny. Zaraz też wydaje mi się, że jest walka prowadzona teraz. Tych chłopów nie ma zabić dwóch. No i ten se idzie. Elo. O, jest walka. Nie wytrzymał psychicznie, zaatakował. Biały czy czarny? A kto uderzy teraz? A nie, jest panicking. Jest ucieczka robiona przez czarnego. Moi drodzy. Czas prowadzić Indominusa Rexa. To ten sam? Już nie wiem, wszystko mi się myli. O nie, to nie jest ten sam. Czy to jest ten sam? A nie, to jest ten sam. No to piąty już z gatunku. Ten jest w kolorze białym. I teraz czas na Indoraptora. Indoraptora. Poka Indoraptora. Poka. Jestem ciekaw, ty, a w ogóle Indoraptor jest lepszy czy gorszy, tak in general? Bo ciężko powiedzieć. Na 115 ataku, to 16 nawet. Kurde, już mi gardło boli od gadania, ty, komentowania. Nie widziałem jak zabił, kurde molek. Ty, bo ja Indoraptora wypuściłem, a nie wiem kurwa gdzie on jest. To taki Bob mały? Ty, ja myślałem, że to jakiś dzik jest. A to taka mniejsza wersja tego samego, ty. I na czterech łapach sobie chodzi normalnie. No nie? To jest dokładnie ta sama wersja, tylko że mniejsza, ty. Ten się coś zatrzymał, może jest jakaś akcja dla widza. Poka akcja dla widza. O, akcja dla widza jest. Poka, bij się, proszę. O, to jest dokładnie ten sam, tylko że mniejszy. Ty. O kurde, za ile mu hitnął? Za 33, a ten? Też za 33? Ten za 34. Ty, no nie wiem, że ten Indoraptor pokona tego chłopa. 20 ton, no nie wiem ile, no nie piszę, że nie wiadomo, ale ma 7 metrów, no to 15 metrów versus 7 metrów. O, może być ciężko. Oj, tam w tle jaka bitwa jest, kurwa, jakie tu bitwy są. Dobra, ewakuacja jest zrobiona. I tak nie się sobie poradził, no tego chłopa, no nie wiem, czy powinien mieć jakiekolwiek szanse. Ty, a daj mnie tego, on powinien być ranny, więc go znajdę szybko. To ten był? Nie. Zabity przez jakiegoś ALS-22, naprawdę? Ze wszystkich rzeczy zostaje zabity przez jakiegoś ALS-22, przez tego chłopa? Indoraptor numer 2, 3, 4, 5 oraz 6. Fajny. Poka tego. Kurde, poka jak poluje. Nie! Co ja zrobiłem? Jakby to nazwać? Brutalnie. Najlepsza grupa socjalna to jak jest solo. Okej. Skiny. O kurwa, ty. Tej bitwy się nie spodziewałem, ty. Jeszcze przegra to. Indoraptus wygra, widzowie. Co ty gadasz? Bato. O kurde. Nie no, przez te łapy i tak dalej to... No to myśląc, że to by był kompletny predator wszystkich predatorów. I gdyby żył wcześniej na naszej planecie, to dzisiaj wyglądałbym jak on. Nagrywał odcinek, jak biegałem ludzie. No i właściwie ten chłop to przeżył jeden, mi się wydaje. Jeden. Trzeba obadać skinki trzeba. Ten jest jeden, ten jest drugi, ten jest trzeci. Nie widać go dobrze, a tam walka jest, nie możemy ominąć. O kurde. A nie ma walki. O! Tu jest walka. Nie no, te raptory jednak duże są. Pewnie sprawne jak raptor, a gigantycznie większe. No to jest jakiś mały Bob w ogóle. Przy tym raptorze. Okej. Okay. Ty? Fajny. Ty? Boko. Dobra, tak wyglądają skiny, jeszcze tak jest. O, ty, walka między sobą. O, jednego mniej. Dobra, i skoro jest to widzowy najlepszy odcinek, ten dinozaur ma ataku, a jest totalnym szefem. 92. Tyrannosaurus ma ataku. 109. Indominus Rex, którym jest totalnym szefem, ma ataku.
pojebane, nie? Indominus Rex ma ataku 116, a teraz ten, za którego wypuszczę, będzie miał 127. Jest to ulepszony Dilophosaurus, moi drodzy. Dilophosaurus na sterydach, lecimy. Zobaczymy. Czy jest on lepszy, gorszy, średni? Gorszy? Nie wiem. Zabawa genami, lecimy, Dilophosaurus się bije. To jest o wiele ciekawsze z tego względu, że ten Dilophosaurus jest wreszcie koksem. No i tak było zazwyczaj, że te po prawo nadupcali temu Dilophosaurusowi. A to jest ten Dilophosaurus na sterydach, czy nie? A nie, to nie ten. Ten jest na sterydach. To rób coś ty, pomóż. Pomóż dla kolegi, no. O! Teraz warto badać wszystkie walki, bo to jest dość interesujące, na przykład to. Jest tych przedstawicieli trzech, no i jest panika robiona. Okej, okay, no to tu już wiemy, kto wygra, więc... O, prawda, że wiemy? Kurwa, ty! Zostaw mojego Indoraptora, chłop miał zdominować cały świat. Normalnie, ten pancernik mu napierdolił, czaisz? No bez kitu. Pancernik mu nadupcył. Ciekawe. Dobra, wypuszczamy Deinohylusa. Kojarzycie, co to był Deinohylus? To był mój ulubiony dinozaur, jeśli chodzi o skórę. I zrobiłem mojego ulubionego, słuchajcie. Jest to oczywiście, chłopiec oczywiście na gigasterydach, bo ma ataku 150. 150, słuchajcie, ataku. Więc jest totalnym szefem. Jest to totalny szef. Widzowie, kojarzycie Velociraptora? To teraz Velociraptor na pierdolonych sterydów atak. Na pierdolonych sterydach atak 150. Skinek? Jakiś tam wziąłem. Też niebieski. Lubię niebieski. Moi drodzy, kolejny dinozaur na steryda atak 160. O! Pytanie, czy to jest na sterydach? Super, tak, to jest... Okej, okay. To jest walka, słuchajcie, chłopa na sterydach, chłopy na sterydach. I wydaje mi się, że tak samo jak Dilophosaurusy wygrywałeś... O kurwa, żartowałem. Deinohynus mu nadupcył mu. Widzowie, Ceratosaurus na sterydach, atak 150. Czy jest to jedyny w ogóle Ceratosaurus, jaki przeżył? Ciężko mi powiedzieć. Tak, nie ma innych. Inne nie przeżyły Ceratosaurusy. Po raz nieskończona walka. Oj, chcą być predatorem. Zobaczymy, kto w istocie predatorem będzie. O ile wcześniej zawsze był remis, tym razem Indoraptor pokonuje tego wielkiego chłopa. No i sterydziarz versus genetyczna kopia dwóch gatunków. No, sterydziarz czy genetyczna ta? Kurde, sterydziarz ucieka. Ceratosaurus, widzowie. Atak 190. Krokodyl. Atak 190. Atak 160. Widzowie. Krokodyl. Atak 200. 230. 240 nawet. Wielka buzia. Atak 230. A ten jak zaczął od razu uciekać. To jest ulepszony Ceratos. W sensie ten jest ulepszony, a ten genetycznie stworzony. Zobaczymy, kto wygra. Myślę, że taki mały jest tak w stanie nadupcać. No przegnął na ulepszonego, podrasowanego totalnie szefa genetycznie. No, chłop ma atak 198, więc. Allosaurus, atak 240. To ja już se nazwę, szef 1. Mogę się na szybko zmianę, zmienić tego. Muszę mu zmienić nazwę, bo nie wytrzymię. Będę miał wtedy pokazane, że to jest szef. Totalnie zmienić, please. O, od razu walka? Kurwa, jeszcze się. I Indoraptorów, moi drodzy. I Indoraptorów zostało już tylko jeden. 255, moi drodzy. 250 ataku. Ze skinkiem. Niebieskim. Ceratosaurus spadł. O, szef walczy. Pokaż szefa. Cześć. Nie, łatwo. Widzowie, nie wiem, ile trwa ten odcinek. U mnie jest nagrywanie 1,5 godziny. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i doszliśmy, słuchajcie, do momentu, w którym widzowie, coś się kończy. Mianowicie kończy się, widzowie, ta wyspa. Ten saving. Mam jeszcze taki plan. Teraz już sobie chciałem pogadać najzwyczajniej w świecie. Myślę, że po tym wszystkim starałem się, żeby w miarę były te odcinki jakoś tak bardzo treściwe. Oczywiście nigdy tego wcześniej nie robiłem, więc też nabieram sprawy, między innymi nagrywając The Longing, z którego musiałem wycinać wszystko. Praktycznie The Longing zostawiałem 2% nagrania, więc trochę mnie to nauczyło, ale to wiecie, to trzeba wprawy, z każdym dniem jestem coraz lepszy i te materiały mam nadzieję, że coraz bardziej wam przypadają do gustu. Mam nadzieję, że na koniec zrobię podsumowanie, mam nadzieję, że zostawię tą grę jeszcze na kilkanaście godzin i ona sobie w tle będzie lecieć i na końcu jeszcze zrobię takie wielkie podsumowanie nad podsumowaniem, w sensie, że teraz podsumowanie, może jakaś kompilacja i na końcu tego jeszcze będzie, kurde.
Strasznie dużo podsumowań. Podsumowanie, potem podsumowanie. Gardło mnie już strasznie boli. Czuję, że mam taki zacisk na gardle. Bo 3 godzin praktycznie mówię cały... No nie, no przesadzam w sumie, co ja gadam. 17 lat już gadam. Kurde, ty, co? Co to tyle dinozaurów nagle? Wait, what the fuck? Kurwa, co jest gramy? Wszyscy tu poszli? Halo. To jest w ogóle jaka duża ilość... Duża przestrzeni jest ogólnie. Wiecie, co on jeszcze zrobił? Tak, on tutaj, wiecie. A. Na koniec. O, szef walczy. Pokaż szefa. No, to se powalczył. Tak. Takie coś zrobiłem. Dobrze, źle, średnio widzowie, nie wiem. Mi się podoba. Tu jest takie pole, tu są te drzewa. Wygląda bardzo dinozaurowo, nie wiem dlaczego. Jak, w sensie, jak patrzę teraz to, co się dzieje, to tak sobie myślę, no, dinozaury. Moi drodzy, na samym końcu przypominam łapkę w górę o komentarzach oraz o subskrypcji tego kanału. Szef 04 bije się z szef 02? Nie, to już musimy zobaczyć, widzowie. Ło kurde, ty. No i szef 02 padł. Jakim cudem? Nie, też ma 19. Ty, kto hitnie, ten wygra, ale wydaje mi się, że mały hitnie. Jest tak, bo mały jest jakby, wiecie, ty, ale że taki Bob pokona tyranozaura, to się nie spodziewałem. Fajnie by było, jakbym jeszcze mógł fajną kamerę na to dać. Dobra, widzowie. Teraz jestem zmęczony tą serią, ale było fajnie. Mam nadzieję, że ogramy drugi sezon, bo było fajnie. Mam nadzieję, że będę miał więcej niż 24 FPS-y. Przynajmniej kinowo. Następnym razem, że procesor zostanie nowy, załatwiony, lepszy. Chociaż no, widzicie, ile jest dinozaurów. Tak działają te gry często, jak grasz w Hearthstone'a, jak grasz w Hearts of Iron. Jakiego kurwa Hearthstone'a? Jak grasz, słuchajcie, w Hearts of Iron, jak grasz w Hoja, albo w... Jest taka Europa Universalis, albo inaczej. Jak grasz wszystkie gry od Paradoxu... Nie wiem, czy to jest gra od Paradoxu, ale jak grasz wszystkie gry od Paradoxu, to jak po jakiejś godzinie grania już nic się nie da kurczę kliknąć i uruchomić, bo wszystko się zacina i masz 3 FPS-y. No to tak samo jest tu. Tym dalej idzie rozgrywka, tym wszystkiego jest więcej, więc tym gorzej się jakby chodzi cały komputer, co jest dość w miarę logiczne dla mnie. Więc tak to wygląda, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadzało i mam nadzieję, że naprawdę spędziliście tutaj super, super czas. Czekam na podsumowanie i czekam na to, żeby jeszcze później do was wrócić po tym podsumowaniu. I tak mi się to wygląda, ale już teraz jeszcze nie wiem, jak to do końca będzie wyglądać, więc to zmontuję, czy nie zmontuję, czy jak to będzie wyglądać ogólnie. Widzimy się w przyszłych odcinkach z dinozaurów. Na razie wiem, że to jest sezon pierwszy, ale jeszcze pewnie będą jakieś odcinki z Battle Royale'a, ale też możliwe, że wrócimy to właśnie po nagraniu jakichś dwóch innych serii. W międzyczasie teraz wam powiem, że teraz jak to widzicie, to jestem w trakcie nagrywania Gothica, w trakcie nagrywania Fallouta 3, w trakcie nagrywania tej serii, w trakcie nagrywania 60 sekund, więc nagrywam 4 serie jednocześnie, plus montuję odcinek na główny kanał Czechów Vlog, a nawet 2 jeszcze mam do nagrania, więc no widzowie, dzieje się, jest duża zadyma, wiecie, też montowanie tego to nie jest tak, trzeba poświęcić czas. Moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko docenicie, łapki w górę, komentarze, subskrypcja, wpadnijcie na Twitcha, Twittera, wszystko co zrobicie tam wpadnijcie w ogóle. Nie ma Twittera tam, ale może kiedyś będzie, więc spadnij, bo ja często jak zmieniam później, to po prostu klikam dodaj Twitter i do wszystkich, tam jest taka opcja i tam się wszystkim dodaje. Dobra, no tyle widzowie, kocham was, jeszcze raz, do zobaczenia, widzimy się na tym podsumowaniu. Cześć. Dobra, ogólnie ze 3 miesiące temu nagrywałem tą serię, albo i z pół roku temu, może w sumie od samego początku, więc nie wiem, jakie podsumowanie zrobię, dopiero montuję ten ostatni odcinek, więc kiedy wy to widzicie, to jakieś minęło z rok chyba pewnie, zanim ja to zmontowałem, więc nie wiem, o co chodziło, zostawcie lajka i zapraszam na inne serie. A i seria ogólnie była gigakoksem i nawet nagrałem do tego nutę, tylko nie mogę zmasterować, bo nie mam dwóch słuchawek to będzie dziwnie brzmieć i nie domasteruje muzyczki, więc pewnie ona kiedyś ostatecznie wyjdzie. Mam ją nagraną, tylko trzeba ją domiksować, więc nie wrzucam tutaj, ale pewnie kiedyś się randomowo jakieś pojawi i po prostu podepnę to pod playlistę. Tyle, do zobaczenia.